względy nie. Z tego co wiem, jeszcze poszukują dwóch napastników. Numer naszej gorącej linii to 600 700 800. Przypomnę, w stolicy Wielkiej Brytanii doszło wczoraj do dwóch ataków terrorystycznych na moszcz London Bridge i na rynku Borough Market. Rannych jest około 20 osób. Policja potwierdza śmierć co najmniej jednej osoby. Trzy szpitale w Londynie zostały zamknięte po to, by zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Są to najprawdopodobniej placówki, do których zostali przewiezieni poszkodowani. Burmistrz Londynu, Sadiq Khan, potępił zamach terrorystyczny w parku miasta, nazywając go świadomym i skutliwym atakiem na niewinnych Londyńczyków. Jak podkreślił, nie ma żadnego eksplozje są wynikiem trwającej operacji policyjnej i są w pełni kontrolowane przez policję. Nie mogę powiedzieć, że również Dlaczego dzisiaj się spotykamy? Spotykamy się
nie tylko dlatego, że jest wnikiem naukowy i że wszystkie historią, ale dlatego, że niedawno ukazała się pana książka na rynku, książka, która wywołała mnóstwo kontrowersji, burzę protestów. Książka zatytułowana Zło, Dzień Marszałka. Chodzi oczywiście o marszałka Piłsudskiego, zresztą został jeden marszałek polski, dlatego zresztą wybrał sobie Piłsudski takie miano. To coś mu też takiego jedno sposób działania jego osobowości. Myślałem, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że no, książka będzie jakieś kontrowersje wywoływać, ponieważ o Piłsudski przywykliśmy tylko na kolanach. Ewentualnie, a to jest stosunkowo niszowa sprawa, jest też czarna legenda Piłsudskiego, która jest z kolei nawiązaniem jest potworem od początku do końca. A moja misja była po prostu pokazanie prawdy, bo tylko prawda jest ciekawa, jak Józef Mackiewicz mówił, oddanie sprawiedliwości Józefowi Piłsudskiemu, tam gdzie on ma naprawdę zasługi dla Polski, pokazanie miejsc, gdzie przypisano zasługi cudze, albo gdzie nadmiara jego zasługi rozdęto. No i przede wszystkim zmierzenie się z tym mitem, czy on nam naprawdę dobrze robi, czy on jest Polsce potrzebny, czy ten mit, który był bardzo użyteczny w czasach PRL-u, nie jest aby mitem. Zupełnie nie przystającym do tego, jaki jest odwrotny układ państw obywatelskich państw Europy. Ale jest problem z Piłsudskim, to robić. Problem jest, jak my to mówimy, Piłsudskim w naszej tradycji jest ten Piłsudski, naczelnik państwa, gdzie Piłsudski warszawski jest postać jednoznacznie pozytywna, ale jest też Piłsudski tytułem przygotów majowych, który jest budową w Polsce pomocą centralizacji, to była prezydenta Tuska, który patronował represją wobec opozycji, zupełnie nie dającym się uchronić, a nawet mordopolitycznym i tłamy pewien problem, bo jak czcić tego dobrego Piłsudskiego, a zapominać o tym, że był też niedobry. No ale te rzeczy, o których pan powiedział, przewrót kolejowy, era kartuska, przez Piłsudczyków nazywane są działaniem na wrogą plażę Rzeczpospolitej. No, czyli jak Rzeczki też stan wojenny nazywał działaniem na wrogą plażę Rzeczpospolitej, to trudno brać pod uwagę, czy jak przesadnie cenić super argumenty ludzi, którzy mieli bezpośrednio zainteresowani tym, żeby represje niebezpieczne utrzymywać. Ale jest taka rzeczywiście teza, to jest moim zdaniem ta najgorsza negatywna część Piłsudskiego, że Polacy nie potrafią się po prostu rządzić, że kamuflaż Piłsudskiego to jest ze swojego bronka, nie mogli się zrobił. Ta Polska by w ogóle dopadła, bo to było totalne bezchołowie, partyjnia, złodziejstwo. No to jest właśnie nieprawda, bo dla potrafią dzisiaj Polacy zbudować Republikę i gdyby nie zamach majowy, gdyby nie działalność Piłsudskiego po roku 1945, ta Republika by funkcjonowała, ona zdołała zbudować Gdynię, ona zdołała zrobić wielką reformę Krawieckiego, które przygotowała zdobytku kulturalną i pewnie lepiej by się znalazły, potoczyły losy polskie, gdyby nie ten nieszczęsny zamach stanu. Józef Piłsudski to nie jeden ustanie podległej Polski. Ludowcy mają swojego Witosa, socjaliści mają Piłsudskiego, narodowcy mają Romana Dmowskiego. O Romana Dmowskiego chciałbym się zapytać, dlatego że o ile Piłsudski to z kilku innych dwóch socjalistów mają swoje pomniki i znajdują się na kartach polskiej historii w sposób znaczny lub znaczący. O tyle Roman Dmowski, narodowa demokracja, jest za każdym razem pomijana, wpychana w tłumie. Miałem jest takie powiedzenie, nie wiem, jak Kules kontra Flores, Maria Ester, widzicie, nawet jak Kules nie wygrał z bardzo licznymi przeciwnikami, a to trzeba powiedzieć, że że przeciwko narodowej demokracji i tradycji się zawiązał taki sojusz, jest najbliższą opcją od wschodu komunistów z jednej strony po reprezentantów najwcześniejszej rewolucji w dzisiejszej scenie polityki pożelanej wizowców z drugiej strony. Myślę, że jedyne, co łączy tak różne osoby akademickie, Rzeczpospolitej, von der Leyen musiał być ta sama rzecz, to jest ta sama dynamiczność historii i to samo uczelnianie tradycji magianie. Myślałem, że ta nacyjna wrogą akademicką narodowa demokracja to byli wyborcy, którzy
znaczy ja myślę, że nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o to, gdzie tą liczyznę należy kupić. Natomiast wydaje mi się, że no muszą być to na tyle pewne źródła, które tą liczyznę sprzedają, żeby mieć pewność, że przede wszystkim sam proces przetwarzania tego mięsa był na tyle bezpieczny, że nie jest to mięso, które traci swoje te walory, no nie tylko smakowe, ale przede wszystkim zdrowotne. I tutaj muszę powiedzieć, że w mojej ocenie ten aspekt właśnie kaloryczności jest wyjątkowy, prawda, wyjątkowo cenny, bo my w tej chwili mamy taką sytuację, drodzy telewizorowie i ojcze, że bardzo dużo osób odchudza, bardzo dużo osób próbuje redukować masę ciała, są różnego rodzaju diety. No swego czasu bardzo popularna była tak zwana dieta śródziemnomorska. Ale znowu, no to jest coś, czego pewne osoby może nie mają świadomości, że ta dieta śródziemnomorska, która jest stosowana na przykład w basenie Morza Śródziemnego, Włochy, Hiszpania, Portugalia, to jest to oczywiście też żywność nieprzetworzona. Natomiast jeżeli my kupujemy te składniki diety śródziemnomorskie już właśnie gdzieś tam zamrożone, które są przetworzone, trafiają do nas, no to ona nie będzie miała tych właśnie odpowiednio dobrych walorów, co w tamtym regionie. Jeśli chodzi o dziczyznę, na pewno idealna byłaby dziczyzna, która jest tutaj na miejscu po rzekomym uzyskaniu przetworzona i w miarę w tym najmniej takim procesie produkcyjnym możliwa do kupienia. Mi się wydaje, że to, co pan minister powiedział, to byłby naprawdę świetny pomysł, świetne rozwiązanie, gdyby to koła łowieckie, Polski Związek Łowiecki w porozumieniu z lasami państwowymi był w stanie taką dziczyznę zapewnić. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy jest kilku polskich producentów, którzy produkują potrawy z dziczyzny. Na pewno ja w tej chwili mógłbym wymienić kilku takich producentów. No warto poszukać, popytać. No, są to najlepiej jednak te zakłady, które mają już taką samą renomę, prawda, i wiadomo, że ten proces samej produkcji jest prawidłowy. Ale najważniejsze jest to, żeby w świadomości naszego społeczeństwa wytworzyć to właśnie, to o czym mówimy razem z panem ministrem. Jest to na pewno najlepsze i najzdrowsze mięso, które jest dostępne na naszym rynku. Za chwilę pan minister, ja zapowiem już numery telefonu, bo to są także nasze widzów i słuchacze do telefonowania do nas i współtworzenia naszego spotkania. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I za granicą 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie ministrze, dziękuję bardzo. W tej chwili sytuacja, no nie można inaczej, Po prostu z tego, co jest przetworzone, co jest przetworzone, to 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 jest przetworzone,
potrafią to wszystko, co robi, potrafią to zagospodarować i potrafią to zrównoważyć upłynąć. Oczywiście cały pomysł tego procesu organizacyjny. I to jest ta nasza jasna. Tak, to jest Kambiska, również dobra niska współpraca i taką współpracę w tym rozwiju z ministrem rolnictwa, z panem ministrem Jurgielem, żeby to sprzedać bezpośrednio. To, co można lokalnie wyprodukować na bazie właśnie tej ludności miejscowej, żeby ona była w tym takim właśnie, jak mówię, wizytówką do odwiedzania tych miejscowości. I to jest nasza wielka, ja bym powiedział, szansa, żeby z jednej strony zachować to polskie dziedzictwo kulturowe, również zachęcić do niej kontynuowania tej żywności, tej żywności nie eksportować na zachód bez wartości dodanej, bo bardzo nie została już polityka przerobiona. Jest to opcja, być może to kogoś ale zdziwi, ale taka dobra próba, zrobiona dobrego materiału z tej dziedzictwa, ona nie potrzebuje logiki, proszę mi wierzyć. Ona może sobie spokojnie dzisiaj przez parę miesięcy na skrytu, które jest w suchym miejscu. Więc cały czas wyśmienita, dobra. Cały serdecznie zapraszamy. Z drugiej będziemy mieli, panie ministrze, kiełbasy, które będzie 60% mięsa, czy mniej nawet, bo takie przecież spotykamy z naszych ja nawet spotykam takie produkty, w którym się mówi, że jest tam 90% czynki, ale zmniejszy. A nie jest to, a nie chcę powiedzieć 2%. To skończyło się z tego rodzaju, jak są tam jakieś takie, no, dochwitne, ale to są już podziały zupełnie. Teoretycznie zgodnie z prawdą, prawda? 90% czynki nie są za trudne. Tu można dodać, że to jest cała masa tych produktów mięsnych, które kupujemy, to zawierają bardzo dużo szkodliwych substancji. I tak jak ja też wśród swoich pacjentów spotykam się również z osobami, które zajmują się produkcją mięsa, bo tutaj, tak jak pan minister powiedział, no kiedyś kilograma mięsa uzyskiwało się tam mniej więcej 600 gramów gotowego produktu. No tak mniej więcej średnio to są produkty, które jeszcze bardziej tracą na masie. Na teraz podobno z kilograma mięsa niektórzy są w stanie uzyskać 2 kilogramy produktu, który my spożywamy i co gorsza, albo kupujemy dla naszych dzieci. Ja nie chcę mówić, no, ale to przerażenie ogarnia. Tyle nawet to czekamy organoleptycznie, że po 2 dniach to plastereczynki nie nadaje się dokładnie. To jest prawda. Sprawy energetyczne, to tu będziemy mówili również o klimacie, czy bądź przyszłości, że to będzie zagląski związek, ale teraz ile się wyżywa energii na lodów, na przygotowanie żywności, prawda, ona i tak to jest podwódce, i tak jest nie do użycia. W klimacie można zdecydowanie mniej energii wyżywać, żywność jest niezwykle dobra zdrowa, tak jak tutaj pan profesor powiedział, kilograma mięsa, który by przyjdzie, prawda? No to chyba około 80 deko, ale ten kilku powinien sobie spokojnie leżeć, zupełnie, na stole, nie musi nic nie stanieć tu, nawet parę tygodni. Odwieźmy telefon, bardzo proszę, telewizja Twami, Radio Maria, halo? Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Ja chciałem nawiązać do żywności dziecięcej, była mowa, że ona jest w jakiś sposób uzupełniana przez różnego rodzaju przyprawy, a uważam, że najlepszym rozwiązaniem dla konsumenta będzie możliwość zakupu surowego mięsa, obojętnie z jaką punktu zwierzęcia. Zamrożone i można byłoby kupować sobie konsument sobie przypali według własnego uznania i wtedy będziemy pewni, że nie ma chęci. Bardzo dziękujemy panie Henryku, panie profesorze. Uważam, że jak najbardziej. Najbardziej zgadzam się tutaj z telewizem, który mówi oczywiście to, co jest najważniejsze, to znaczy, żeby kupować produkty jak najmniej przetworzone. A to, co trafia do nas na rynek, to co czasami możemy kupić w sieciach supermarketów, to właśnie są produkty nawet wysoko przetworzone. Także to właśnie nie o to chodzi. Czyli to rozwiązanie, gdybyśmy właśnie potrafili wykształcić taki model, żeby
obywatel Polski mógł kupić surowe mięso, złoną i zamrożone, czy nie. Tutaj mrożenie mnie nie przeszkadza, ale mięso nieprzetworzone pod kątem właśnie profilaktyki chorób metabolicznych, otyłości i chorób sercowo-naczyniowych byłoby najkorzystniejsze. Całkowita zgoda, że się dziękuję za tę propozycję, którą pan mówi, jak to słynie z przykładem swoje mięso, czyli praktycznie wchodzone, a używamy go w domu. Tak jest rzeczywiście dobry pomysł i to jest możliwe do zorganizowania. Natomiast również chcę powiedzieć, że dbajmy o to, żeby ta żywność, która u nas jest wyprodukowana, była konsumowana u nas przez nas tutaj w Polsce, a nie eksportowana na zachód za drogę. Dokładnie. Mamy do czynienia także z tym niebezpiecznym mechanizmem, de facto po bardzo niskich kosztach sprzedaż mięsa poza granicę, olbrzymie mięso przetwarzane poza granicami jako produkt gotowy wraca do nas i trafia do konsumenta, prawda? Czy właśnie taki całkowicie przewrócony porządek rzeczy. Prawdę to ja chcę na chyba najwyższy czas, żeby powiedzieć tej prawdy w tym zakresie i żeby zacząć rozsądnie myśleć i realizować to, co powinno być oczywistością całkowitą. To musi pozostawać w kraju, a o ile ma wychodzić poza kraju, to po określonych cenach. Po określonych cenach, które są adekwatne do tego, do jej wartości, tej żywności, która jest wypowiedziana. Odbiorę telefon, panie profesorze, i dam także możliwość zabrania głosu. Proszę bardzo, telewizja Pani Radio Maria. Halo? Cześć, może nie będzie to pan Krzysztof z Majowej Jadrzeczewicy. Teraz i zawsze kogo witamy. Ja Śląskie Częstochowa. Bardzo prosto, panie Janusz. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Czy zdaniem pana ministra rolnik nie powinien mieć prawa możliwości dokonania odstrzału na swojej ziemi? No, dlatego, że w niektórych regionach zwierzyna jest po prostu dużą plagą. To dziękuję. Dziękujemy, panie Janusz. Panie ministrze. Zwierzyna, ale jednocześnie mamy takie na zmianę charakteru użytkowania rolnego, ta zwierzyna reaguje na pewno, które mają dobry potem, między innymi tego przykłady niedźwiedź. Natomiast no, tu to by pan troszeczkę zmienił całkowicie polski model łowiectwa. A mianowicie zwierzyna jednak nie zna granic i w stanie żywym no, migruje bardzo na różne tereny. A zmianę modelu łowiectwa, że właściciel z własnością zwierzyny no, spowodowałoby to, że o ile ta zwierzyna znajdzie się u kogoś na jakimś miejscu, że może to naprawdę do niej coś. W związku z tym przestajemy w ogóle gospodarzyć populacjami na dużych areałach. A więc ten model łowiectwa, o którym już mówiłem poprzednio, minimum 3000 hektarów, 3000 hektarów, to ta zwierzyna jakby kształtuje te swoje procesy populacyjne, ona się przemieszcza i można nie gospodarować. Niech pan teraz powiedział, że na tych 3000 hektarów jest powiedzmy na 100 właścicieli. Przestajemy w ogóle gospodarzyć populacją, zaczynamy tylko i wyłącznie robi to, jak jest to jest celane, jak nie ma, na to jest celane. Czyli przestajemy realizować jakiekolwiek sprawy związane z regulacją zgodności populacji. Więc ten model kierunkuje, odpowiada chyba temu i z tego też powodu mamy tak ogromną, no, świetny stan środowiska środowiskowego, a stan środowiska środowiskowego mierzy się reguną bioróżnorodności, między innymi występowaniem zwierząt łownych i też zróżnicowaniem gatunków tam występujących. Więc ja tu jestem, powiem panu od razu, mimo że sam jestem posiadaczem pewnej ilości hektarów, ale jednak jestem zwolennikiem tego, aby ten model łowiecko unikatowy w skali świata, gwarantujący rzeczywiście trwanie dużej ilości zwierzyny i równocześnie możliwości regulacji tej liczebności było oparte o ten polski model łowiecka. Czyli koło łowieckie, duże obwody łowieckie i zwierzyna własną przez Skarbu Państwa. Panie profesorze, ja bym chciał nawiązać do poprzedniego wątku, ale jeszcze pozwolę sobie tak ad vocem tutaj do tego, co powiedział pan minister w nawiązaniu do telefonu telewizja. No oczywiście wydaje mi się, że zadał pan pytanie, czy rolnik może polować, jak najbardziej może.
jesteśmy przybliżeni wstąpić do Polskiego Związku Łowieckiego, prawda, panie ministrze, i polować. Jak można odezwać się powiedzieć, że w tej chwili jest około 10% w ogóle niemieckiego są rolnicy. W tej chwili po naszym spotkaniu 13 maja wpłynęły wnioski. Wnioski o to, żeby można było zwiększyć udział za te miejscowe zachowanie do koła kół wodnych. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, by w tym rzeczywistym kierunku działać, gdyby rolnicy czuli się również i gospodarzami tej zwierzyny, którą tam gospodarują. I teraz pan powiedział o części populacji. Oczywiście w zależności od gatunku teoretycznie może być inny obszar hodowli i zarządzania populacjami. Ale zauważcie państwo, że Polski Związek Łowiecki zajmuje się nie tylko zwierzętami, na które się poluje, ale również zajmuje się zwierzętami, które ma ogromne zasługi w zakresie zwierząt, które są teoretycznie również chronione. To jest dzięki Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który obchodzi w tym roku. Na przyszłym roku będzie miał 95-lecie istnienia. To wszystko zresztą działa, to Polskie Związek Łowieckiego wchodzi w ubrach w Polsce. Nie ubrach nie operuje. Polski Związek Łowiecki bardzo mocno w tym uczestniczy. To pan profesor Jan Stoltzman. Po pierwszej wojnie światowej, kiedy całkowicie wyeliminowano wybra na bazie tych osobników, które zostały w ogrodach geologicznych, odtworzył grupę tych osobników, które zaczęły się rozmawiać i zaczęły pierwsze wypuszczać wszyscy geologiczni. To jest działalność Polskiego Związku Łowieckiego. Chcę również powiedzieć, że Polski Związek Łowiecki ma ogromne zasługi w zakresie odtworzenia bobra w Polsce. Przecież to jest tylko i wyłącznie działalność Polskiego Związku Łowieckiego. My spójrzmy na ten Polski Związek Łowiecki, bo ten byśmy mówili, jako organizacji, która zrzesza tysiące ludzi wykształconych, tysiące ludzi opanowanych pewną pasją, którzy mają ogromny wpływ na to, żeby mieli wpływ na to, żeby chronić polskie zasoby, te przyrodnicze, w formie różnych gatunków, które zginęły dawno na planecie jednoczącej się nie tylko Europy, ale również i świata. Ja bym powiedział może taki przykład, to też mówię, trzeba odkłamać tą historię, profesorze, bo to Polska jest bardzo często atakowana, jak mówię. Zastrzeliliście ostatnio Wontura. Polacy nie zastrzelili ostatnio Wontura, jak mówimy za Węgier, czy też mówimy za Niemiec, czy za Francuz. Mówię, skoro Polacy zastrzelili ostatnio Wontura, to by zastrzeliliście wcześniej ostatnio Wontura u siebie. Bo ten występował od Władywostoku do Lizbony, prawda? A Polacy nie zastrzelili ostatnio Wontura, tylko ostatnia krowa zrzekła imię pańskie, mówisz o 1623 roku. A jeszcze może w 1598 roku, jak pani się myli, Zygmunt III Waza, i tu odnośnie demokracji, Zygmunt III Waza pisał do starosty Stocha Czeskiego uprzejmą prośbą, to by Włościan wolnych pracy zrobić, żeby którą stanę przekładali. Bo była ostatnia grupa osobników, to było chyba 26 grup i mamy dokładny zapis, w jaki sposób to ostatnie stado wymierało. I to nie zastrzeli, tylko krowa zdechła, ostatnie, prawda, ale w tej pomnik posadzili reaktorowi. No nie, to trzeba w ten sposób mówić, prawda, odnośnie teraz mamy sprawę wyborów. No proszę sobie wyobraźnię, pouczają na całym świecie, że ja mam, no nie wolno strzelać do wybrów. Ale co mam z wybrami robić, to w tej chwili mają już przepełnione ich siedlisko. Co roku mi się mam około, mam powiedzmy, że 400-500 krów. Pan minister proponował, żeby ich obtrzymowały. Ja zaproponowałem to i do tej pory ta propozycja jest bardzo aktualna. Rodzi mi się sami, profesor Olech mi o tym mówi. Co roku mam 150 nowych cieląt, prawda? A więc przyrasta ta populacja. On nie jest specjalnie takim gatunkiem, który lubi się rozprzestrzeniać. W związku z tym następuje przegęszczenie populacji. Jak przegęszczenie populacji, to oczywiście są zgłosy do osobniczych chorobach. Chorują na gruźlicę, chorują na tam taką chorobę weneryczną również, prawda? No więc co ja mam z tymi osobnikami robić? Leczyć. No. Ale są osobniki, które chodzą do wieku starszego. A wiek starszy przeżywa się jest tragiczny, dlatego że on umiera z głodu. No co ja mam zrobić? No zęby nowe stawiać. No nie wiem, co mam robić, prawda? Więc w związku z tym zaproponowałem. A cały świat mnie poucza i mówi, strzelać się do wódru. No jak można strzelać do wódru? No, szanowni państwo,
osobniki chorych przedali mi nawet ze wzglądu na dobre stada. To jest chyba najbardziej humanitarna metoda, w jaki sposób to można zrobić. I zaproponowałem, ponieważ mamy młode osobniki. Tego jest jeszcze gęszczenie, ponieważ Europa się zobowiązała do, prawnie, do tego, że będzie odtwarzała swoje siedliska i swoje gatunki, czyli tą bioróżnorodność. No w związku z tym zaproponowałem, że proszę bardzo, damy wam młode wybry. Jeszcze te wybry dopłacimy. Weźcie do siebie, ale mówią, nie mamy siedlisk odpowiedzi. To wam pomożemy otworzyć takie siedliska, jakie są charakterystyczne dla żubra. Takie siedliska mamy w Białowieży, wiemy jak to zrobić. Oczywiście wychodzimy sobie w Niemczech, w Holandii, powiedzmy do Francji. I wam pomożemy to otworzyć, jeszcze dopłacimy do tego wszystkiego. No to powiem, że dziękuję bardzo serdecznie, bo brak akceptacji społecznej, albo że nie ma odpowiednich siedlisk, albo to za drogo kosztuje. Ja tego już nie rozumiem w takim układzie. To nie się poucza, że jest w Polsce, jak mam chronić. Ja wiem, jak to mam chronić, bo dokładnie mamy specjalistów, dokładnie wiedzą, że Białorusią świetnie współpracujemy w tej chwili, wiemy, jak to robić. Możemy dawać te żubra na rezerwę. Niech to ich brać. Proszę zobaczyć, a nie będą pouczali, czy to mam nie zabijać, albo coś tam robić, jakieś takie inne rzeczy. Bardzo proszę, telewizja Sami, Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Jerzy z Krakowa. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże, panie Jerzy, proszę bardzo. Cudownie słucham pana właśnie ministra. Pan profesor Szczytko jest rewelacyjny. Ale pytanie mam takie właśnie do niego. Wspomniał pan w swoim czasie, jak to jest z tą dziczyzną, która jest sprzedawana firmom zagranicznym. Później to oczywiście po przetworzeniu wyjeżdża do nas. Czy myśmy jakiś podpisali jakąś umowę, być może z Unią Europejską, że to muszą być zachodni, bo właśnie odbieram się tego mięsa? Czy jest jakiś inny układ? Bo to mnie intryguje. To jest takie jedno z tych pytań. A drugie to pytanie jest takie, to już takie praktyczne bardziej. No, ja to doskonale rozumiem, ale powiedzmy w mieście, jak go spotkam i on szarżuje, czy mogę go zastrzelić? Tak, panie Jerzy, dwa pytania już pana ministra. Proszę, bardzo dziękuję, panie Jerzy. Proszę bardzo na drugie pytanie, bo nie wolno panu go zastrzelić, bo jeśli pan go zastrzeli, to ma pan ogromne kłopoty, niesamowite, łącznie z tym, że ten dźwięk targował, atakował. To jest możliwe, bo taki obiniec, powiedzmy, rany, wiele tam osób potrąci, powiedzmy, potrafi być potwornie niebezpiecznym, co mówię. Jest rocznie 2-3 przypadki w Polsce, że niechętnie się z tych układów schodzą z tego świata. I są uzbrojeni na tej chwili, więc na to prosiłbym zwrócić uwagę i od razu przestrzegam bardzo mocno. Szanowni Państwo, nie podchodźcie do zwierzyny, szczególnie generalnej, która jest w mieście. Trzeba zawiadomić odpowiednie służby i te służby mają pewne procedury i wiedzą, jak postępować. Myśmy wręcz nie wolno mówić, bo aktywność na terenie miasta jest to po prostu kompletnie zabronione. Natomiast nie wolno po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to jest na popełnienie pewne błędy. A mianowicie w tym momencie, jakbyśmy się troszeczkę zachłysnęli wolnością, z różnych powodów, między innymi skup został opanowany przez te osoby, które miały zyskać więcej pieniędzy i na przykład powiedzieliśmy sobie poprzez odpowiednie przepisy weterynaryjne, że na przykład to zwierzę trzeba przetrzymywać w temperaturze około tam 2 stopni minimum, a kafelki miałyby tam do 2,80 czy coś takiego. W tym czasie byliśmy biedni stosunkowo, wprowadziliśmy takie przepisy. To jest w związku z tym, co mieli troszeczkę więcej przepisy, znaczy pieniędzy, opanowali skup. I on jest opanowany po prostu przez kapitał obcy. I jak jest opanowany przez kapitał obcy, skup jest opanowany, zmonopolizowany powiedzmy sobie mocno, to oni dyktują ceny skupu. I na tym cała sprawa polega. No nie podniosą, bo mówią, że to oddaj. A ten
to koło wiecki musi wykonać plan. Rolnicy krzyczą, że są w kolei. A oni mówią, dobrze, ale ci płacimy 3,50 za kilogram. Nie ma konkurencji żadnej. To trzeba uruchomić. Z drugiej strony jest następny problem, o którym tu z panem profesorem żeśmy wielokrotnie mówili. W Polsce zniknęła, poznaliby taką cynturę i uznanie w sklepie. Ona się przestała być popularna. Nie reklamowało, nie mówiło o tym. To wszystko idzie na zakup. Nie jest przecież nic, co zawraca. No tam się zwróci jakoś przesłowane. To jest trzeba odtworzyć kulturę jedzenia dzisiejszym z powrotem. Służby wydają konkretne polecenia. Duże dwory, pałace. A to nie wiedzieli, w jaki sposób to przestawia. To jest taki skąd, jakieś rodziny w pewnym domu, w jaki sposób się zagospodarowało całe zwierzęta, polowało, urządzało polowanie, jak się zagospodarowało. To wszystko przyładło tylko to, prawda? Natomiast to różne były okresy, powiedzmy, to na nas ocenę polować, bo to jest wielkie polskie dziedzictwo kulturowe, prawda, bo nie wszyscy mogli polować na każde zwierzynę. Była zwierzyna, która mógł polować tylko kur i książęta, prawda? No i to były takie zuby, niewiedzie, prawda? A tam biorniejsi polowali na czarne, a lud polował sobie na zające, to jest nie grupacja, jakieś takie inne rzeczy, ale na bobra mógł polować tylko i wyłącznie, to jest wysoka głowa w hierarchii zarządzania. No to bo na ile można jest to powiedzieć, to muszę powiedzieć, że to jest unikatowe również prawo odnośnie ochrony bobra, bo w tej chwili chodzi o ochronę biurokracji, tam coś takiego. Prawo o jemie pamięć nie mniej XIII wieku. Bobra. Ochrona bobra. Nie wolno się było zbliżać bobra na wyspie. Dlatego, bo kim się zabijało? Bobra. I ksiądz Anny życi małym kijem daleko, ani dużym kijem daleko. Tylko takim się można zabić. A jak ktoś przekroczył, to trochę to gardłem karali. Jakie proste prawo? W tej chwili jakbyśmy wzięli prawo, strefy różne ochronne wokół różnych gatunków ptaków, to w ogóle można się zaczytać do końca życia, prawda? W tym samym kładzie to było takie prawo niezwykle proste. Łowiectwo odegrało ogromną rolę w historii Polski i to jest wielkie dziedzictwo kulturowe. I ta pozostałość tego dziedzictwa kulturowego objawia się tym, co mamy w tej chwili w układzie przestrzeni, w układzie dziedzictwa narodowego. Panie profesorze, chciałem tylko jeszcze króciutko nawiązać do tego, co przed chwilą powiedział pan minister. Właśnie mamy pewien problem. Nasi pacjenci często pytają o tą właśnie żywność, która jest dla nich najlepsza, najbardziej odpowiednia. Wiadomo, że białko zwierzęce jest tym fundamentalnym składnikiem diety człowieka, mimo tego, że część osób nie je białka zwierzęcego, no ale to już są takie sytuacje, które bardziej wynikają z pewnego rodzaju ideologii. Natomiast w prawidłowej diecie to białko jest niezbędne. I teraz jeżeli my nawet naszym pacjentom wskażemy tą drogę i powiemy, że jest ta dziczyzna, to co powiedział pan minister, ona kupowana po bardzo niskich cenach wyjeżdża z Polski i wraca już po przetworzeniu w bardzo wysokich cenach. I pacjenci właśnie skarżą się na to, no tak, no ale panie profesorze, że ja chciałem kupić kawałek tam dziczyzny, a to kosztuje 30 czy 40 zł za kilogram. I to jest dla nas w ogóle niemożliwe. Gdzie ten zalew z kolei taniego mięsa, które jest też wysoce przetworzone i ma dodatkowo jeszcze całą masę innego rodzaju dodatków, które są wyjątkowo szkodliwe, no jest taki bezkonkurencyjny, więc ta idea, żeby tą dziczyznę u nas sprzedawać w tym stanie nieprzetworzonym, bądź mieć swoich rodzinnych producentów, jest chyba tam wspaniała i powinniśmy w tą stronę zmierzać. Odbiorę telefon do ministra, bo nasz wiceusz trochę oczekuje i zaraz także poproszę. Telewizja z wami, Radio Maria, bardzo proszę. Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Wieczysław z Krakowa. Bardzo proszę, panie Mieczysławie. Dlaczego w mieście Krakowie nie widzimy przez cały rok, ja nie mówię już o mieście dziczyzny, ale eksportujemy jagniątka do Włoch za marne pieniądze, a w sklepach się w ogóle nie można dostać nigdzie.
Przecież ja bym chętnie poszedł, przynajmniej raz w tygodniu kupił sobie porządne kawałek mięsa, czy z wiczyzny, czy z jabłka na wiosnę, a nie chodzę nigdy, nie raz w jeden jedyny byłem w supermarkecie, kupiłem świństwo i nie mogę tego spożyć. Ja wiem już teraz dlaczego, że to jest opanowane przez skup zachodu, a dlaczego to nie można u nas jeszcze teraz zmienić przepisów i jakoś to wprowadzić na rynek. Czyli nie wierzę, żeby w mieście Krakowie nie było ludzi, żeby ich było stać kupić nawet za 32 złote kilogram mięsa porządnego. Dziękujemy panie Krzysztofie. Myślę, że zrozumieliśmy problem, ale to nie tylko Kraków. Kraków na pewno nie jest odosobniony. Kraków ma środowisko Magurali niedaleko. To może jakieś jagniątko by się znalazło. Mówię, co są, ja mówię, no ja chciałbym tutaj za dużo mówić, ale to nie jest nasza dziedzina w Bruncewicy, ale to jagniątko też i z tego co wiem, nie może być zabite przez górale, tylko musi być odpowiednio odstawić. To powiedz 30 km, żeby go tam w odpowiedni sposób zabić. Co uważam, że to już Krosna chyba lekko przesadzał, tak nie wiem, delikatnie. Natomiast tu pan profesor powiedział o 30-40 zł za kilogram. Państwo, pójdźcie do sklepu. Zobaczcie, ile kosztuje bomber sarny. Ja zobaczyłem gorące parę lat temu zając zamrożony. 380 zł, prawda? No to są takie ceny w tej chwili. A ten zając pewnie pojechał z Polski i wrócił do zamrożony. No to jest taka różnica w cenie. Więc to już myślę, że te dysproporcje są bardzo duże. Myślę, że powoli do normalności zaczniemy wracać. Pierwsze ojca i tego rodzaju sprawy związane z nowymi przepisami chociażby, które są również w Unii Europejskiej, a które tam się mnożą bardzo mocno, trzeba by jednak powoli zacząć zmieniać. Dla mnie szokiem było to, że krowa holenderska jednak produkuje, wydzielając coś takiego jak to, co wytwarza z drugiej strony, prawda, że emituje więcej amoniaku 4 razy niż krowa polska, prawda? To się okazuje, że rzeczywiście jest to prawda. Dlaczego? Bo krowa holenderska w ogóle nie wychodzi na świeże powietrze. A w związku z tym wszystko, co ona produkuje, to jest przetwarzane, spalane, prawda, utylizowane, a to, co zostaje, to jest natychmiast wywożone i przyładowane, prawda? No i w związku z tym krowa holenderska produkuje 4 razy mniej metanu, ale wtedy dojdziemy do totalnego błędu, że zaczną zaraz liczyć, ile żubr produkuje metanu, ile sarna produkuje metanu, zaczną je obciążać podatkami, za to nie mieli długo limity na te sprawy, na tej chwili walczymy się bardzo mocno, prawda? Ale to są sprawy, które myślę, że z biegiem czasu nabiorą pewnej normalności, zaczną normalnie myśleć, normalnie użytkować. No nie może być mięso ekologiczne takie, które jest produkowane całkowicie zamknięte w obozie, żeby jeszcze żeby się nie poruszało, żeby stało, żeby nie traciło, żeby jak najwięcej tej genetycznie modyfikowanej pracy dawało jak najwięcej produkcji w formie mięsa, które stoi w placce, prawda? No to jest już chyba coś, co jest obłędem totalnym i z tego też powodu mówię, że to, co my pozyskujemy jako myśliwi, to jest najbardziej humanitarne pozyskiwanie surowca albo mięsa, pochodzenia, powiedzmy, no, mięsa po prostu. W porównaniu z tym, co się dzieje, to jest już tych super wyrafinowanych, w cudzysłowie, ekologicznych metodach produkcji. I także obszar ogromny zaniedbań, panie profesorze, to także chyba jeszcze niedostateczna edukacja w kontekście zdrowego żywienia. Oczywiście tutaj zwracam się do telewizorów, żeby rzeczywiście pomyśleli o tym, co jedzą, bo to jest, wiecie państwo, naprawdę czasami można dostać takiego wrażenia, że nie myślimy o tym, jak bardzo kupujemy żywność, która i potem generuje niestety choroby, i to choroby bardzo często tragiczne. No ja z przerażeniem widzę, jak często kupują rodzice dla dzieci, dla tych naszych najmłodszych pociech żywność. Ja osobiście jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci i ja nie kupuję dla moich dzieci żywności, która zawiera tak zwaną genetycznie modyfikowaną żywność. To są bardzo istotne problemy, o których się nie mówi. To jest oczywiście temat na zupełnie inną debatę, ale
badania naukowe i czterech naukowców, którzy podkreślają zgubny wpływ tego rodzaju żywności. Między innymi te badania, które dopuściły tak zwaną żywność GMO na szeroką skalę, były jednak niedoskonałe, jeśli chodzi o metodykę, jak i również nie przewidywały tych odległych następstw katastrofalnych. Bo jeżeli to były badania, które były 3-miesięczne, to proszę Państwa, my nie możemy spojrzeć na perspektywę chorób nowotworowych. To były oczywiście badania, które były przeprowadzone chociażby na gryzoniach i w tej krótkiej perspektywie czasu tam doszło do zaburzeń funkcjonowania wątroby, nerek. Natomiast nikt nie patrzy o odległej perspektywie. A proszę Państwa, żyjemy w czasach, gdy chociażby rak jelita grubego zaczyna wychodzić już wychodzi na drugie miejsce. Nie tylko u nas, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych będzie niedługo na pierwszym miejscu. I to jest właśnie pokłosie również tej modyfikowanej żywności. Także powinniście Państwo, jeśli mogę dosłownie jeszcze minutę, przepraszam, krócej nawet, powiem tylko, że zwracajcie Państwo uwagę na to, co kupujecie. Przeczytajcie Państwo na etykiecie. Bo często kupujecie produkty, dam przykład, na przykład morze zamrożone, które przyjechały do nas nie wiadomo skąd. No wydaje się, że owoce morza ktoś usłyszał, że jest to zdrowa żywność. Tymczasem w tym opakowaniu z tymi owocami morza jest taka masa różnego rodzaju produktów chemicznych, konserwantów. I to jest bomba tak naprawdę chemiczna. Także musimy czytać i ta edukacja, to co ojciec powiedział, jest niesłychanie ważna. Panie ministrze, dosłownie 1,5 minuty pozostało do końca naszego spotkania. No to w takim razie tylko rzeczywiście, szanowni Państwo, zwracajcie uwagę na genetycznie modyfikowaną żywność. Czytajcie, chociaż mogę powiedzieć do góry, że tak to nie jest na pewno napisane. Nic. Albo taką bardzo drobną ścianę. Albo bardzo drobną ścianę, ale to jest, jeżeli chodzi o soję. No w tej chwili soję. Moja żona kupiła soję. Ja myślałem, że to groch, patrzcie. Nie ma nic napisane, to napisane, że produkt pochodzi z Indonezji. Prawda? No, coś takiego. Prawda? Ale mówię, już powracając do tego, szanowni Państwo, polskie łowiectwo to jest naprawdę wielkie dziedzictwo kulturowe, ogromne dziedzictwo kulturowe. Ja jako minister środowiska posiadam armię ludzi, świetnie wykształconych, rozumiejących funkcjonowanie polskiej przyrody i równocześnie ludzi, którzy są naprawdę bardzo mocno patriotycznie. Oni naprawdę chcą tutaj i sobie być panami na tej ziemi, polować i kontrolować tą żywność poza wszelkimi, pozyskiwać tą żywność poza wszelkimi podziałami. To jest armia ludzi, która jest oddana polskiej przyrodzie. Była oddana polskiej przyrodzie, jest oddana polskiej przyrodzie i myślę, że będzie oddana polskiej przyrodzie. Proszę to jeszcze raz zobaczyć. Tysiące ludzi robią coś zupełnie za darmo. Tylko i wyłącznie z tego, że mają pewną pasję. Pasję użytkowania zasobów przyrodniczych, pasję oglądania tych zasobów przyrodniczych, kontaktu z tą przyrodą. To są naprawdę ludzie ogromnie oddani. Tysiące ludzi, którym serdecznie dziękuję za tę czasową pracę, którą zrobili. I myślę, że ta praca będzie coraz bardziej dostrzegana przez polskie społeczeństwo. Powiedzmy dla przyrody i powietrza. Kończymy rozmowy niedokończone w studiu telewizji, które pan byli wraz z nami. Pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję panie ministrze. I pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Piątkiewicz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję także państwu, widzom telewizji TVN i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.
I żeby pokazać, że złote prawo jest skuteczne, no bo przecież mówię po wobec demokracji, ale to są władze sowieckie, no to muszę wyjaśnić, o co chodzi, w takim razie po to, żeby się rozpoznać, to pokażmy, czy to chodzi o dobre medytacje, a z drugiej strony to, co z tym samochodem, to co na początku mówiliśmy, to można powiedzieć, że to pewne czynienia z głupotą. Z głupotą izolacją i tak dalej. Mamy do myślenia z tą sytuacją, z tą książką. No, na początku tego punktu to już jest bardziej intencjonalne. Władze potem muszę zaplanować na początek roku. No to trzeba powiedzieć, że podjąć pieniądze, nie zaplanowane takie próby. Oczywiście, no, chodzimy tutaj o coś, co już nazywa teorię spiskowej, tak naprawdę. Ja doświadczenie uczyłem, naprawdę rzeczy nie dzieją się tak, jakie nie są w końcu tego. Ale mają swoje dosyć brzemienne skutki. Przykład tych następujących koincydencji wydające się przypadkiem. Jan Tomasz Gross mówi 15 września 2015 roku. Taki artykuł piśmowo Wittigo pojawia się. To jest takie internetowe czasopismo. Po angielsku pojawia się jego artykuł. On pisze, że Polacy zabili więcej Niemców. Albo niż Niemców. Ja może to powiem, to nawet tłumaczyć, bo na języku polskim jest to września 2015 roku. Ten artykuł z tego samego dnia jeszcze tłumaczyłem jego wymowa jest jeszcze bardziej wygodna finami, tytułami, takimi szczepami plastycznymi są jego wymowa tego tekstu. A pani premier Kopacz jest tego dnia przykład w celi, że przed tym ustalaniem jeszcze postanowił przegrać, prowadził przegrać z lecz jak na zawsze koncerny chcieli się stawiać bliskimi politycznymi. Europejskie państwo jest polityczne, więc oskarżenie Polski o to, że Polacy ratowali więcej do Niemców, to jest oskarżenie o cenowanie antysemityczne. Czyli to, czy oni nie chcieli, nie bardziej, to oczywiście jest ogromne, a tym bardziej nie mogli nie musieli inaczej bronić przed tymi oskarżeniami, jak zdaje się na Rosję. Mamy do czynienia z klasyczną kombinacją okoliczną. Tak samo, że spotkanie jest sytuacja z reklamą, zdjęciem tego samochodu w powstania warszawskiego, a w takiej sytuacji, jaką macie, co robić, karać, musi mieć prawo, przeedukować. No tak, z samochodem niemieckim, bardzo znanej marki, tak jak powinny powstać reklamy z tym samochodem, no tutaj trudno, pewnie skodyfikowane, różnie są te polskie obozy. Raczej to dotyczy problemu, jaki mają Niemcy z polską wrażliwością. Niemcy wydobyli się z... Słuchają Państwo Radio Maryja, zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechezy. I duma ich z tej potęgi gospodarczej, jaką mają, przyćmiała wszystko inne. Po prostu wydaje się, że ten naród ma... jest tak dumny z potęgi gospodarczej, że wszystko inne schodzi na dalszy plan. A są jakoś takie rytualne ekspiacje w stosunku do Żydów. Natomiast Polacy to są przez Niemców współczesnych. Jak mówiła jednostka, czy
istniały w XIX wieku. W zasadzie chyba z wyjątkiem po prostu takich elitarnych środowisk. Nie ma świadomości przed wyrządzonych Polsce. No, przykład jest bardzo prosty. Rada Dobrego Dnia to zapewnia pomoc prawnik pani Natalii Witek, która pracowała pod nazwą Niemca Powstańskiego. Ten Niemiec, no, tak się zachowywał, no, przynajmniej taka, no, to co on tam wygaduje, no, po prostu mówił sobie wszystko, że Polacy są fatalni, należy wszystkich rozstrzelać. I tak to. Na to nagranie został opuszczony przez telewizję Republika i potem nastąpiła cała sekwencja zdarzeń, która doprowadziła do tego, że teraz w czerwcu będzie, 1 sierpnia, będzie kolejna rozprawa przed sądem Gdańską. Drodzy Państwo, dziś prowadzącym katechezę jest ksiądz biskup Antoni Pacyfik Rybicz. Witam serdecznie, ekscelencjo. Kłaniam się niziutko Ojcu Grzegorzowi. I zapraszamy bardzo serdecznie. My prosimy o katechezę, a później mamy nadzieję też na rozmowy. Tym też serdecznie zapraszam naszych słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam raz jeszcze Ojca Grzegorza. Podziwiam jego wierność tej misji, jaką pełni, jednocześnie perfekcji, jak on to robi. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy współpracują z nim, może w szczególności dyrektora, który jak gdyby jest tym pulsem. No i wreszcie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja, zwłaszcza teraz w tym momencie. No cóż, dopiero co skończył się miesiąc maj. Miesiąc maj dla nas jest bardzo bliski, maryjny. Stąd też chcę o tym dzisiaj przypomnieć, ale nie dlatego, żeby rozczulać się nad przyszłością, ale raczej, żeby znaleźć takie mocne odbicie, czy takie wprowadzenie do tej przyszłości, która jest przed nami. A miesiąc maj jest oczywiście urokliwy i z racji na przyrodę, bo to jednak jest coś pięknego, czy tak czego silna, nie zawsze ze śniegu, ale jeszcze pamiętam, że w maju także można było spotkać i śnieg też na naszej polskiej ziemi, ale nie o to chodzi, chodzi przede wszystkim o duchowy nastrój, jaki maj wytwarza dzięki temu, że właśnie w tym miesiącu, nie wiem jak to się stało i kto to był pierwszy, który o tym pomyślał i zaprogramował, żeby na posiedztwo majowe, no właśnie dotyczyły Matki Najświętszej. Podziękujmy tak w duchu temu właśnie, który dał początek, bo nawet ja osobiście nie znam, nie pamiętam o tej historii. Wiem, że na terenie Podlasia to oczywiście był biskup Szymański, ze wspólnoty kapucyńskiej, inni powoli w innych diecezjach. Tego oczywiście nie wiem, ale warto popytać księży, aby jak gdyby znaleźć takie mocne oparcie w tej przeszłości. A miesiąc maj jest właśnie dlatego taki bliski, bo przypominamy sobie Matkę Najświętszą. Zbliżamy się do Matki Najświętszej. Dziękujemy jej. Chcemy jak gdyby jeszcze bardziej wzmocnić ten więź naszą duchową osobą, tej, która dla nas jest tak blisko. A i co ciekawe jest, ze względu na to, że kościołów nie zawsze jest wystarczająca liczba, dlatego też pojawiła się tradycja w Polsce, że zaczęto to nabożeństwo majowe odprawić czy to przy figurce Matki Bożej w jakiejś miejscowości, właściwie w każdej miejscowości, czy też przy krzyżu. Nie zawsze tam były tłumy, ale przecież nie o tłumy chodzi. Kiedy nieraz było kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Ale to właśnie tym miesiącowi dawało szczególny ten charakter. To szczególną taką maryjność. No bo to już nie tylko kwestia świąt, to nie tylko kwestia oficjalnych różnego rodzaju nabożeństw, ale to jak gdyby przeniknęło do całej
społeczności polskiej, do serc Polek i Polaków, bo nawet tam, przy tych wszystkich kabliczkach, można go spotkać niekiedy. Czy to oczywiście nie są nie tylko same kobiety, ale można go spotkać także mężczyzn, a nawet młodzież, nawet dziewczęta, jak i chłopców. I to zasługuje na uznanie, ale też na kultywowanie. Bo dla nas jest ważne, że przeżywamy te wszystkie wydarzenia, mając mocne oparcie, nie tyle oczywiście i fizyczne samo, ono też jest potrzebne, intelektualne, nie trzeba lekceważyć tego, ale chodzi o to moralne. Mamy kogoś, do kogo się odwołujemy i to we wszystkich sprawach dotyczących człowieka do człowieka. Właśnie z tym, co teraz mówię, chciałbym połączyć jeszcze jeden aspekt wprowadzający nas do dzisiejszej katechezy. A mianowicie, to właśnie dzisiaj w Legnicy rozpoczyna się spotkanie młodzieży. No trudno o tym zapomnieć. Trudno zapomnieć o Twórcy Ojcu Górze. Trudno zapomnieć o tych setkach tysięcy młodych dziewcząt i chłopców, którzy tam podążają. No i dzisiaj też tak samo można było spotkać się z różnymi opiniami. Pojawiają się pierwsi pielgrzymi, więc zaraz ciekawość dziennikarzy, pytania, dlaczego, co, jak. No więc odpowiedzi są różne. A to, że właśnie tam są śpiewa, że atmosfera, to zupełnie takie, jak to młodzież zwykła, prawda, oceniać wszystko, tak, to ceny, które wypływają. Niemniej jednak, myślę, że gdzieś tam w podtekście także ci młodzi powoli do tego dochodzą, że spotkanie nasze w Legnicy to nie jest kwestia tylko jakiegoś spotkania rozrywkowego, czy też być może i duchowego, ale...